cykliczny festyn pod hasłem Baw się razem z nami. Pani Elżbieto, proszę powiedzieć coś więcej o dzisiejszych wydarzeniach. Jest to impreza rekreacyjno-sportowa z udziałem osób niepełnosprawnych. Zależy nam na tym, by jak najwięcej osób uczestniczyło w różnorodnej formie rekreacji. Także przygotowujemy z roku na rok przeróżne atrakcje, występy artystyczne, promocja swojej twórczości. Przygotowują to uczestnicy, wychowankowie ośrodków z całego powiatu. Zapraszamy podopiecznych uczestników warsztatów terapii zajęciowej z Sokółki, WTZ-u z Dąbrowy Białostockiej, z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z Łaźni, gdzie przebywają również mieszkańcy gminy Krynki, gminy Szudziałowo. No i oczywiście mieszkańcy gminy Szudziałowo, przede wszystkim dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej z Babik, z Szudziałowa. To jest impreza, która ma na celu integrację naszego środowiska, udowodnienie, pokazanie, że niepełnosprawność to nie jest choroba. Wspólnie razem żyjemy, obcujemy, bawimy się i to jest najważniejsze, żeby każdy dzień, żeby wywołać uśmiech na ich twarzy, żeby każdy dzień był pogodny, był radosny.